tutaj Tomilo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproszę Was na poradnik z przerzutu bokiem, zwanego potocznie gwiazdą. Jest to prosty element, aczkolwiek bardzo techniczny. Dzisiaj Wam go przybliżę oraz pokażę, jakich błędów unikać. Pamiętajcie również o rozgrzaniu się przed każdym treningiem, zostawieniu subskrypcji. W takim razie zaczynamy! Zaczynamy od wykonania skoków zawrotnych przez ławkę, formatki. W moim otoczeniu zabrakło ławeczki, dlatego skorzystałem też z AirTracka. Ćwiczymy przeskoki z jednej na drugą stronę. W miarę możliwości staramy się robić to na prostych nogach oraz na ile możemy robimy wysoki zamach nogą. W tym momencie, jeżeli wykonaliśmy już to ćwiczenie, następuje najtrudniejszy krok. To znaczy, musimy wybrać stronę, na którą będziemy uczyć się gwiazdy. Ponieważ na początku warto uczyć się na jedną stronę, żeby dopiero uczyć się potem na drugą. Na dwie na początku nie ma sensu, dlatego wybór strony jest zależny od kilku czynników. Nie zawsze się to sprawdza, ale może akurat się to przełoży. Ponieważ może być to zależne od ręki, którą piszemy. Może być to zależne od nogi, którą kopiemy. Jeżeli w poprzednim ćwiczeniu na którąś stronę robiło Wam się to łatwiej, to znaczy, że warto zacząć od tej strony. Jeżeli już wybraliście stronę, na którą chcecie się uczyć przerzutu bokiem, w takim razie dwie ważne uwagi. Pierwsza, ja robię gwiazdę na lewą stronę, więc jeżeli robicie na lewą, robicie tak samo. Jeżeli ktoś robi na prawą, no to tutaj robicie tak samo, tylko jedynie musicie odwrócić strony, o których będę zaraz mówił. Druga uwaga, to mimo wszystko, że robicie na lewo lub na prawo, jest to mało ważne, ponieważ gwiazdy nie robimy bokiem, a zaczynamy przodem. Ustawiamy się na początku przodem. Jeżeli robimy na lewą nogę, to lewa noga z przodu. Lewa ręka również ustawia się bardziej przed nami, a prawą rękę kierujemy do góry. Ponieważ najpierw będzie się kładła w moim przypadku lewa ręka, chwilę później prawa ręka. Podczas zamachu rękoma noga zakroczna mocno kopie do góry, co ma nam pomóc przenieść ciężar ciała. Jeżeli pierwsze próby wykonania przerzutu okażą się nie do końca udane, to znaczy możemy mieć zgięte nogi, nic złego się jeszcze nie dzieje, bo dopiero się uczymy. Starajcie się jednak pamiętać o tym, aby wykonywać przerzut bokiem z prostymi nogami. Dobrze, jeszcze w takim razie trzy uwagi, jeżeli chodzi o stopy. W przerzucie bokiem bardzo dobrze i to dużo pomaga, jeżeli obciągamy po prostu stopy, czyli robimy tak zwane puenty. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ręce, fajnie jak one się kładą do boku, nie przodem, bo wtedy nas blokuje. I rzecz trzecia, jeżeli chodzi o rozciągnięcie, to czym ktoś jest bardziej rozciągnięty, tym ta gwiazda będzie wyglądała po prostu lepiej, czyli będziemy w stanie mieć nogi szerzej. Zatem, jeżeli udało nam się wykonać przerzut bokiem na płaskiej przestrzeni z prostymi nogami z miejsca, no to teraz już mamy z górki. Zainicjujemy naskok, tak żeby o wiele łatwiej było nam to zrobić z rozbiegu. Podstawowe błędy. Ugięte nogi. To, co w nauce było jeszcze dozwolone, to podczas już robienia ładnego przerzutu bokiem nie. Proste nogi to element, który jeszcze bardziej upiększa nasz przerzut. Wygięcie odcinka lędźwiowego, spowodowane z reguły nienapinaniem mięśni brzucha pleców. Słabe lub brak kopnięcia nogą. Podczas kiedy zaczynamy swój przerzut bokiem, noga zakroczna powinna mocno kopnąć do góry, podczas gdy zaczynamy wykonywać gwiazdę. Jeżeli to się nie dzieje, może być problem z wykonaniem. 4. Niepatrzenie na ręce. Jeżeli podczas robienia przerzutu bokiem chowacie głowę i patrzycie się w przód, jest to przyczyną braku kontroli, przez co najprawdopodobniej upadacie. Aby ułatwić sobie drogę do lądowania, patrzcie na ręce lub po prostu na podłoże pod sobą. Brak siły przy wstawaniu z gwiazdy. Jeżeli podpieracie się rękoma i na siłę odpychacie od podłoża, aby się wyprostować, to najprawdopodobniej wasza gwiazda nie jest dynamiczna. Trzeba mocno machnąć rękoma do podłogi oraz mocno kopnąć tylną nogą, czyli nogą zakroczną, aby sama technika nas wyciągnęła. A czego możecie się nauczyć, jeżeli już umiecie przerzut bokiem? Na przykład rundaka. Ale to już niebawem. Dlatego jeżeli chcecie więcej tego typu poradników, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czego chcielibyście się jeszcze nauczyć, zostawcie również subskrypcję dla rozwoju kanału i widzimy się już niebawem w kolejnym poradniku. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!